Hej, w serii Co by było gdyby poruszaliśmy już temat wyborów z przeszłości. Była mowa o Szpaku, BDS-ie i Cuevo na Fide. Dziś czas na zastanowienie się, jakie byłyby skutki zakończenia kariery przez reprezentanta Asphalt Records, jednego z najpopularniejszych polskich raperów, Taco Hemingwaya. Taco to jedna z najbardziej tajemniczych i najmniej medialnych postaci na polskiej scenie muzycznej. Często podejmuje nietypowe decyzje i działania związane z promowaniem, a właściwie brakiem promocji jego materiałów. Jedną z ostatnich była decyzja o zagraniu tylko jednego koncertu w roku razem z innym bardzo popularnym w Polsce artystą Dawidem Podsiadłą. Bardzo łatwo przewidzieć, że owy koncert już po kilku godzinach okazał się ogromnym sukcesem sprzedażowym. Co by było, gdyby Taco zdecydował się na kolejny bardzo kontrowersyjny krok i po koncercie z Dawidem ogłosił definitywnie zakończenie kariery? To moich 5 przypuszczeń. Po pierwsze, wartość wszystkich jego płyt znacząco by wzrosła. Cena każdego wydania fizycznego przy założeniu, że wytwórnia Taco nie zrobiłaby żadnych reedycji jego płyt, od razu by wzrosła. Osoby, które posiadają kolekcję wszystkich płyt rapera, odczułyby to najbardziej, mając poczucie wykonania dobrej inwestycji. Trudno przewidzieć, o ile procent wzrosłyby ceny płyt z drugiej ręki i jakie rozwiązanie wymyśliłby wydawca, żeby zahamować ten proces. Po drugie, koncert z Dawidem Podsiadło byłby ostatnim w jego karierze, a bilety nabrałyby dużej wartości kolekcjonerskiej. Sytuacja podobna jak z płytami rapera. Osoby mające bilety z ostatniego koncertu, o ile są jeszcze wersje małych kartoników, jeśli nie, to mnie poprawcie, będą mogły pochwalić się ważnym eksponatem w swojej kolekcji. Fani, którzy niestety nie mieli możliwości lub nie zdążyli kupić wejściówek na ten ostatni koncert, straciliby na zawsze okazję do usłyszenia i zobaczenia rapera na żywo na scenie. Po trzecie, o Taco na pewno powstałby film jeszcze za jego życia. Zazwyczaj filmy o artystach powstają dopiero po ich śmierci. Tak było w przypadku na przykład Magika, a teraz dzieje się podczas tworzenia filmu o Tomku Hadzie. Są jednak od tego wyjątki i według mnie niemal pewne jest, że film o Taco Hemingwayu powstałby jeszcze za jego życia. Bez wątpienia byłby to pewny sukces marketingowy już w momencie samej zapowiedzi prac nad filmem, a premiera i seanse wypełniałyby sale kinowe w całej Polsce. Po czwarte, Asphalt Records straciłby jednego z najważniejszych artystów. Obecnie Asphalt to wytwórnia posiadająca jeden z najmocniejszych składów w Polsce. Od wielu lat za kręgosłup wytwórni Tytusa można brać OSTR-a, prawdziwą maszynę do hip-hopu i od wielu lat jednego z najpopularniejszych polskich raperów. Obecnie można śmiało stwierdzić, że Taco jest na podobnym poziomie popularności co wspomniany już Ostry. Zakończenie kariery przez Filipa byłoby dla Asphaltu nie lada ciosem i jednocześnie wyzwaniem. Bardzo prawdopodobne, że miejsce numer 2 w Asfalcie zająłby inny popularny, młody i perspektywiczny raper, o co chodzi. Po piąte, powstałaby duża luka na polskiej scenie muzycznej, której chyba żaden inny artysta nie byłby w stanie zapełnić. Rola Taco na polskiej scenie muzycznej już dawno wykroczyła poza sferę samego rapu. Wielu artystów stara się naśladować ruchy Filipa Szcześniaka, jednak tak duża skala działań wymaga marki, którą ma tylko Taco. Moim zdaniem przez co najmniej kilka lat byłby odczuwalny brak tak charakterystycznego twórcy i żaden inny raper czy muzyk mimo szczerych chęci nie umiałby tej luki zagospodarować. Pozostaje mieć nadzieję, że Taco nie podejmie decyzji o zakończeniu kariery i wciąż będzie tworzyć materiały dla swoich fanów. Z mojej strony to już wszystko. Oczywiście pamiętajcie, żeby sprawdzić pozostałe materiały na kanale i dać znać w komentarzu, co waszym zdaniem mogłoby się wydarzyć, gdyby Taco zaprzestał nagrywania. Trzymajcie się, hej!